Siema, tutaj jest Partiatix, a dzisiaj gramy sobie Full AD Kamil, Kamilem, nie wiem jak to nazwać, Full AD nowy champion, Kamil, tak, Full AD, gramy sobie, włączyniki jeszcze, czekajcie, ustawię sobie ustawienia jeszcze, bo oczywiście to nie zrobiłem przed filmem, a to jest profesjonalny YouTube, także, tutaj jeszcze może tak, o, nice, o, nie, dobra, to jest tyle, okej, okay, challenge git. Dobra, przesuńmy może czat tutaj. Okej, okay, spoko. Teraz tak, przypominam oczywiście o zostawieniu oceny pod filmem, zostawieniu suba. Także wiecie, próbujemy dobić do... Co ja tam chciałem powiedzieć? Do 19 tysięcy w tym miesiącu, w grudniu. Brakuje chyba 400 subów, więc jest duża szansa. Także bardzo mi miło, jeżeli będzie aż 19 tysięcy widzów. Będzie super, no tyle. Jezu, jakie dziwne biodra. Boże święty, co to jest? Noże zamiast tych. Widzicie to? Są te diamentowe z Minecraft. Czekajcie, więc tak, to jest doskok. Ok, pamiętam. To jest heal. Jakby ktoś nie wiedział, to jest wzmocnienie autoataku. Wiecie, że to jest wzmocnienie autoataku. Czekacie chyba 1,5 sekundy. Tak, i macie wtedy true. Także to jest bardzo mocne. Także to jest bardzo mocne i to będziemy próbowali sobie robić. O, nice, widzieliście? I teraz mam true. A, nie weszło chyba. Muzyczka świąteczna, prawie że tam leci taka sobie, jakaś taka ładna muzyczka. Spróbujmy tutaj tego modka, tego. Fajny, fajny ten champion, bardzo mi się podoba w miarę. Q to jest wzmocnienie basic attack, tak jak mówiłem. W to jest slow i leczenie jednocześnie. Można tym leczyć, jeżeli traficie tą... Może palcem pokazuję na monitorze. Traficie tą górną częścią. Czekajcie, sobie wezmę może doskok. A to dolna część to w sumie gówno robi. O Boże święty, te moje last hity. Dobra, lecimy full AD tym gównem. Full AP chyba się nie da tego nawet. Przynajmniej no, nie jestem pewny jak to zrobić. Tu nie ma żadnej chyba skali. Aha, nie włączyłem smartcastów. Okay. To muszę odznaczyć. Okej, okay, przy uderzeniu chyba mam tą pasywkę, która mi daje 20% HP na tarczkę. Także fizycznych obrażeń, jeżeli uderzę kogoś, kto mi jadę. I magicznych obrażeń, jeżeli bije ktoś AP, jakiegoś Veigara czy kogoś, mamy tarczkę magiczną. To, czyli tą, co daje Hexdrinker. O, fakt, nie uderzyłem. No widzicie, tak działa właśnie. To się możecie poruszać z tym. Fu, to też jest taka jakby nowość. Chyba nie było czegoś takiego. Także całkiem ciekawa postać. Widzicie? O, nice. Ja gram sobie oczywiście pod piorunki. Dziwne. Dostaję za niego chyba magiczną tarczkę. To jest dziwne akurat. Spróbujemy go zabić doskokiem. Aha, dobra. To doskok działa tak, że musicie się najpierw rzucić na ścianę, a dopiero potem możecie do przeciwnika doskoczyć. Także to jest też mała zmiana. No, pięknie. Użyłem Ignite'a, chyba nie był potrzebny, ale już tam. Chyba nic się nie stało. Czekajcie chwilę. No i teraz. Nie wiem nawet, czy trzeba klikać to Q drugi raz, czy nie. Czy to się od razu załącza. Chyba... Sprawdźmy. Aha, trzeba kliknąć, okej. Okay. Tak myślałem. To W leczy z każdego chyba moba, także to nie jest jakieś aż takie złe. Widzieliście to? Pół HP zbiłem tak po prostu kombem. To jest pod pusha ten? Nie. To jest tak używa jak debil. Okej, okay, co oni mają na dżungli? Jarvan dosyć silna postać. Także może być problem mały, ale... Okej, okay, uleczyliśmy się troszeczkę. To jest oczywiście skin do Kamil, jakby ktoś nie wiedział. To jest skin. Skin do Kamil. Dzięki za uszczenie konta. Już chyba któryś raz nagrywam najnowszego czempiona na tym koncie tutaj kolegi. Także bardzo mi się to podoba, że czuwasz i kupujesz te czempiony od razu po wyjściu. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Z twojej strony. On ma 18 stacków. To nie jest dobry wynik.
Gra też pod pioruny. Mam 1300 golda, tak myślę co polecieć pierwszy, do pierwszy item. Nadal nie wiem. Ops. Nie wiem czy tu... Boże, myślałem, że tu idzie Jarvan. Tak się we mnie wpieprzył gościu. Na szósty, mam szósty, nie wiem czy bym go nie upieprzył już. Z tymi mobami chyba nie. Szybko spróbujemy. Aha, spuszowałem się, coś skapnął i uciekł. Szkoda, że uciekł. No ale nic, no. Trochę zostałem, sfrizujemy linię. No akurat też się dosyć łatwy przeciwnik trafił. Ta Camellia jest dosyć silna w tym early. Nie powiem, że nie. To było dziwne bardzo, ale oczywiście to jest B5, jakby co. Jakby ktoś się zastanawiał. Czemu mi tak... Aha, dobra, wziąłem w tę stronę. Nice. Jakby co, można oczywiście Q użyć dwa razy z rzędu, teoretycznie tam, po mniejszym cooldownie. Patrzcie, o to mi chodzi. Widzicie? Można coś takiego zrobić, no ale to jest nieopłacalne. To true jest naprawdę jedną z lepszych rzeczy. Dobra, i cofnijmy. To ulti, jak widzieliście, to jest takie jakby pięciokąt, czy co to było. I właśnie z tego nikt nie może wyjść, w sensie nie może z tego wyjść nikt. Nie może z tego wyjść gościu, którego tam wyjeździłem. I dodatkowo obrażenie ma zwiększone w niego mam wtedy, także całkiem fajna rzecz. Lepsza raczej jak ktoś ucieka niż na wbite, ale użyłem na start już tam. Teraz tak, co pierwsze, ja bym kupił jakiegoś BF-a, bo już mnie stać, i tego Tiamata, chyba będzie spoko. Dobra, zróbmy coś takiego. Mam teraz 150 AD. Kamil atak aha, czyli zwiększa o 54 obrażenia, okej. Okay. Czyli zbije za 200, tak? Okej, okay, dobra. I potem bije end 108 i dodatkowo 73%. A obrażeń to jest true? Co? Jezus, czy to jest, tak, czy to jest aż tak broken, jak mi się wydaje? Chyba trochę się uleczyłem. Dobra, mam 8 level. Drugie sobie pomaksujemy chyba to E. A, to mi atak speeda daje. Nie wiedziałem. Znaczy nie jestem pewien na jakiej zasadzie. Jeden hit! Fuck! Jeden hit! Cholera jasna, już widziałem, że ten... Aha, ulti mogłem użyć, racja, wtedy bym go zabił. Będę miał asystę? Jeżeli on go zabije, to będę miał asystę. A, on go nie zabije. Ma to rana tylko. Co jest? Co on robi? Samym Doranem tu przyszedł. Jakby co można E jeszcze używać w ten sposób, patrzcie. Widzicie? I to jest darmowe dodatkowo. A nie, 50 manek, dobra. Pieprzy bzdury. A już wiecie, takim byłem... Taki prawdomówny, ale według mnie postać bardzo mocna. Coś jak Fiora, 1 na 1 jest naprawdę genialna. Ciekawe mi jak w teamfajcie to działa. Chyba na 1 na 1 po prostu to jest bug. A tak to w teamfajcie będzie gorzej. Ja nawet nie wiem czy z tego można wyfleszować. Chyba można wyfleszować, jednak powinno się dać. No widzieliście, na 3-1, na chillku, gram pierwszy raz w życiu. Tylko no to jest brąz oczywiście, jakby to kogoś zastanawiało. To jest brązik. Żeby nie było. Blue stoi jego? Z Maria Gosiu siedzi na tym bocie u niego całe życie. Że ułożył te okien. Oczywiście moby też można stunować tym, jakby ktoś się zastanawiał. Widzieliście, że 150 było, użyłem.
fuck. Ten. Oczywiście E można przeskakiwać przez ścianę, jakby kogoś to zastanawiało. Można. Ten spokojnie. On tu będzie podchodził? Możliwe. Kurde, już sobie wbił te 90 staków, które go już wbił. Co? Jak? Jak to możliwe? O kurde! Zabił mnie Nasus, który miał 1, który miał 0,2 i miał mniej farmy ode mnie. O kurde! Nawet Ignite'a nie ma żadnego i nic. Nie wiem, jak to możliwe, naprawdę. Nie wiem, co się po prostu stało. No dobra, to dobra 1 na 1, nie? Dobra 1 na 1. Kurde, no nie wiem naprawdę, co się stało, po prostu mnie wypieprzył. Dałem mu stuna, dałem mu true, uleczyłem się nawet z niego. Nawet nie wiem po prostu, co się stało. Fajnie, dogonię go pewnie. No 350, nie no, nie wiem. O Boże, po co ten flash? Po co ten flash, typie? Najlepszy flash w moim życiu. Jezus Maria, już mi się płakać chce z tego flasha, co to było? O Jezus, wypieprzył mnie teraz brąz. Znaczy brąz 5 mnie wypieprzył z butów. Ale nie no, jak on mnie zabił? To ja nie wiem. Siedzi cały czas w tym wolibier na bocie? Nie. Dawaj, 2-1. Ma jakieś tam szanse zabić. Idę do nich, przejdę się. Mam 70 farmy, nie jest źle. Idę. Typie! O, nice. Wziąłem sobie to E. Nice. Chodźcie w rękę, chodźcie w rękę. Chodźcie. Dawaj, woli, co ty pieprzysz. Ładnie się z niego uleczyłem. Nice. I tu wchodzi, tak? 200! Spory to tu, naprawdę. Dobra, cofnijmy. Kupmy sobie. Hybry nie będę leciał. Czekajcie, damage. Damage w sumie, nie damage. No dobra. Infi chciałem niby polecieć. Z tego Q ciekawe mnie, czy można krytować, tak naprawdę. A nie, okej. Okay. Cannot critical strike. A ja lecę infi. No dobra, nie lecę infi oczywiście. W takim razie. To bez sensu. Co to było? Kenneth Critical Strike, a ja to lecę jak dym. O Boże, bo tak głupie. Co? Jak to możliwe? Powiedzcie mi. Jak on mnie zabija? Nie kłam tego. Nasus, kurde chłopie! Jak ty to robisz? To sobie chyba polecam. Polecę pod przebicie po prostu. Tą moją Kamel. Hydrę całą polecieć? No nie wiem, tak naprawdę. Nie chcę lecieć całej hydry jeszcze. Nie wiem, jak mnie zabija ten Nasus. To jest całkiem ciekawa rzecz. Jak to on to robi? No dobra, no gram pierwszy raz, tym może po prostu odpieprzam i tyle. Aha, bo to mi daje magiczną tarczę, a nie tamtą. Dobra, chyba dlatego. Czyli możliwe. To jest przy okazji dlatego. Ale mam momenty? Jeprzony. Większy niż ja.
Co? Mnie prawie wpieprzył bez ulta. I co jest? Myślałem, że dosyć silna ta Kamila. Gościu mnie kroi jak popieprzony. Nie wiem, co się dzieje. No dobra, próbujmy. Weźmy tego Tureta sobie. Nie ma co tutaj go zostawiać. Gościu ma armor? Nie ma żadnego armora. Jak on by tak się... nie zabiję go, dlatego po prostu odejdę. Pójdę na mida szybko. Pójdę na mida, cofnę po to i chyba go zwrócę i zabiję. Takie full AD to chyba nie jest najlepszy pomysł po prostu. Nice, to było dobre. Zastunowałem dwóch chyba. Nie wiedziałem, że się da nawet. Ja to było nawet fajne. Zgnietliśmy ich porządnie. Nawet infernale się trafiają, tak, że mi się to podoba. Bardzo. Ale ona żadnej pasywki na AD nie ma dodatkowej, także no dużo tego AD nie będzie. Co to jest? Ma jakiś trójkąt przy głowie? Co to za trójkąt krytyjski? Co to jest ten trójkąt? Nie zabiję go raczej. No nie, fizycznie mi dało. Co? Czy wy to rozumiecie? Jakim cudem to się dzieje? Nie wiem, jak to może jeden na sobie tak ciśnie. Czy mi coś popieprzyło? Ja mam 9 armora, nawet. No nie wiem, on nie ma żadnego przecież. No nie, ale ma armor niby, no ale ja mam 24 armor pena. Nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, naprawdę, jak nie wygląda. Nie dajcie całą hydrę, jak już tu jestem, tak? Nie wiem, co zrobić za bardzo. Ten trochę się filmu chyba. No, ale tylko 50 AP. Nie jest, znaczy nie jest dużo. Dobra, przeturlajmy się. 7-4, 100 farmy w 18, całkiem spoko. Ten Trinity Force mnie wykańcza. Z tym ultem ja bym go chyba też nie zabił. To mi się wydaje. Nie wiem, naprawdę nie wiem, skąd on ma te obrażenia, że mnie tak mocno gnoić. Czy ja muszę coś źle robić po prostu? Ja się zastanawiam, co? Z Ignite'a tego na pewno nie zrobię. Weźmy sobie Blue i cofnę pod Tureta chyba. Nie, a Blue, więc cofnę pod Tureta teraz. No bez Ignite'a go raczej nie zrobię. Leci Omena chyba. Ja pod kryty nie będę leciał w ogóle jednak, bo nie da się krytować z tego kill, więc się nie opłaca. No nie zrobię go, no nie zrobię. Z Ignite'em go mam szansę zrobić, jeżeli użyję Ignite'a przed walką, czy tak wiecie, tak idealnie. 270 AD, no trochę jest. Kościoła 200 staków chyba. Jezu, no mi slowa teraz, dobra. Jezu, jaka walka, co to było? Ja pierwsze, dajcie to może. Tak myślę, chyba Blue Trister, chociaż damage. Tak tym, kurde, szkoda, że ziomu już nie daje tego attack speeda. To bym sobie wziął niby. Czy ja z Q się leczę w ogóle? Chyba nie. Jezus, z tobą niezłe.
Nice, triple mi wyszedł. To na tyle. No gdzie kwadra? O, penta. Nie da na Drake'a. Chociaż czekajcie, bo on ich może zabić. Elo, szmaciarzu. 12-4, nieźle. Tą Kamil sobie radzę. A jest solo Drake, dobra. A no jak chcesz, dobra, to sobie chyba kogoś się podniecił. A jest solo Drake, bro. Czemu go nie robimy? Dobra, soluj sobie, no co za różnica, Boże. Nie kłam tego do gościa, naprawdę. Popieprzę tylko kapeczkę. Czemu Vaker jest... A no ma 1-4 w sumie. 12 farmy? Więc na sapie? Aha, on jest na sapie, okej. Okay. Tak zastanawiam, czy on jest taki mocny. A to sa. Czekajcie, to sobie kupić za 3,5 tysiąca? Chyba ta, to będzie fajne nawet. Wydaje mi się, że to będzie spoko, dlatego to kupię. To ulti, kurde ulti, naprawdę mi się podoba. Bardzo ogólnie mi się podoba ta postać, jest strasznie silna. I to jest brąz oczywiście, żeby nie było. Sporo to bije, to tylko tu łaskale nie zrobię. Nie no, 1/3 w sumie. No nie, to bije procentowo. Gościu, gościu, wyprzedł. Trzeci infernal będzie, on 300 demi. I fary, Boże. Myślę, że to Vayne złapać, to ulta. I ja to zrobię. Ups. No, dobry telefon, dobry, bardzo, bardzo dobry to było, ten, panie. 9-0 trynda. O, widzicie, takie coś można robić. Tak przez ściankę można przeskakiwać, jakby ktoś chciał. Za chwilę prawdopodobnie to będzie sur, ale wydaje mi się, że postać fajnie pokazana, także no nie narzekajcie, nie narzekajcie. 3,5 tysiąca, okej, okay, to mnie stać już. Vayne strasznie słaby, no trybna jest trochę nafidowany jednak, no nie powiem, 12-0. Dobra, mam 388 AD, to jest dużo w sumie. No i to mogą skończyć? Chyba tego nie mogą skończyć, ale mogą tu dużo zrobić. Kurde, prawie mnie ubił. Gdybym nie użył tego Q, gdybym poczekał na true, nie, umarłbym prawdopodobnie. Kurde, to ładnie leczy, to bardzo ładnie leczy, naprawdę. Strasznie mi się podoba ta postać. Ani tego nie skończą. Raczej 15-0 trynda, no. Raczej w brązu nie jest. Chociaż... Może miał dobrą gierkę po prostu. No 125 farmy. Chociaż tu ma dosyć dobrą. Każdy farmy niby. Dobre MMR-y po prostu. Muszą być. Dosyć dobre. Co teraz polecieć? Jaki item? Blue Tristera, no raczej. 393 AD. Nice. Gierka naprawdę przyzwoita, że tak powiem. Sześćset osiemdziesiąt pięć trup. No dosyć dużo.
To Q można też na turety, jakby ktoś nie wiedział, także polecam. Poza tak speeda, ciekawe mnie jakby. Na pewno pod ten build full AD jest, no nie jest najlepsza. Da się lepiej zagrać, dużo. No ale i tak bardzo przyjemnie gra, także nie narzekaj. Serio nie złapy z ulta. Myślałem, że coś wyjdzie. No i nic, idziemy na reda. A, nie ma reda. Nie idziemy na reda. Teoretycznie można by to skończyć, ale no ja bym nie chciał jednak jeszcze. Nie wiem jak wy, ale ja bym nie chciał za bardzo. Przez nawet taką ścianę się da przeskoczyć, to jest nawet niezłe. O, nice. Nice, zabijają moi. Polecieć w nich? Kurwa. Jestem uratowany. Zostałem uratowany. To pod cooldowny i pod takiego off-tanka. Genialna postać. Pod off-tankę i... No pod build co ja mam. No nie najlepsza po prostu. Da się lepiej zrobić, dużo. Trynda padł, nice. Chyba. Dobra, patrzę. O, nie cofam. Chociaż 700 golda może rozbierać. 27 minut gierka, taka chillowa bardzo. Fajna, fajna gierka. Zbudujemy Blue Trichtera, powinienem mieć 500 AD na chillku. No będzie I solo, please, I solo. Przez grube ściany może przeskakiwać bardzo. Ta Camel. Ale przez dosyć grube ścianki. Żebym skoczył. Pod cooldowny. Kurde, to nie ma prawie cooldownu. Nic nie ma prawie cooldownu. Ja mam 23% jakimś cudem, nie wiem skąd. A, stąd 10? Nie wiem skąd. A, i znów 10. Bardzo mocno. Fuck, wzięli tego Drake'a. Ja pieprzę. Szkoda, że wzięli tego Drake'a. No nic, no i tak koniec gry. Trzy się uciekł. Kurde, ale 490 AD. Na 500 AD jest, jak na chillku, więc całkiem... Okej, jest. O, nie miał ulti. Myślałem, że ma ulti. Trudno. Kurde. Nie wiem, czym Baruna nie zrobił. Zabawa tak speed na warunek, cholera. Gdybym miał trochę więcej atak speeda, bym go raczej zrobił na chillku. Nawet przez taką grubą ścianę może przeskoczyć. No to nice jest. Nice, naprawdę, kurde. Świetna postać. Ale się Riotowi udało postać zrobić.
Nie wierzę w to. No nie wierzę! Zatukł mnie, karakan! Ale 4700 HP ma. Ubiłbym go jeden na jeden. A z tym stunem... Kurde, trochę mi zadała obrażeń. 20%, 25% HP mi zadała. Riven Place, znaczy Vine Place. O nie! Butki na atak speedam. Wydaje mi się, że lepsze są trójki na tę postać. Tak mi się ogólne takie walczy moje spojrzenie na tą sytuację. Wydaje mi się, że z Phantom Dancerem jakimś bym raczej zrobił tego barona. Nie mam atak speedu zupełnie. Nie wiem. Czekajcie, co mi tu jeszcze da dymygi dużo? To byłoby nawet fajne na nią. QSS, fajny będzie. Może dzięki temu przeżyję następnym razem. Ten Trynda zbyt nafidowany. Widzę, że się ograł Ryze. Tam. Trzy hity ją zabił, Boże. No sam ich nie zrobisz, ty. Co ja powiedziałem? Nie ten. Chciałem się, przejęzyczyłem się. Tak. Gościu jest dosyć mocnym nasusem. Chociaż on ma tylko 300 ataków. ...720 fizycznych, a tak 100%... Ja pieprzę, 100% obrażeń leci w trup. 800 trun, no to jest... Opa i tyle. No ale żebym ograł. Best. Siema, gościu. Siema. Jezus Maria, jaki jest broken ten Nasus. W sensie, nie wiem czemu miał aż tak ciśnie tak naprawdę. Chyba przez mój build, że jest dosyć słaby. Kaftaniarzu. Grzbiecie. Co tak mówi? Teraz myślę... to chciałem tego QSS-a. No tego raczej polecimy. No, mamy 520 AD. Takie spokojne 600 AD bym tym zrobił. Nice. Jezus, ten gościu jeszcze zabił. 22-3, ja mam 18-5. Woli ma 10-2. No. Patrzcie, przez taką ścianę też przeskakuję. 943 truno, ja pierwsze wszyscy. Please report my team, to powinien Nasus napisać. Ale dobra. Nie mają już tych nawet. Tak się zastanawiam, czy ich kończyć już? Nie chcę mi się ich kończyć tak naprawdę. Chciałbym jeszcze tego Nasusa spróbować pokonać. Znaczy ta... Gościu. Aha. To, żebym ograł? Daj z życia.
Idziemy na Barona. Kurde. Ten Nasus. Dobrze, jak na brąza. Znaczy, wydaje mi się, że to nie jest brąz jednak. No kurde. Grania jest źle. Start. Aha, dzięki za pomoc, gościu. Nie wiem, czy bym sam tego nie zrobił, ale chyba nie. To true jest naprawdę... No mega. Elo moje. Nasus żyje? Tak. Przybałem u niego. Chłopaczyna. Tak się napracował, żeby paść ten. Ta walka. O Jezu, jak to wygląda. Aaa, sus, nasus, nasus. Ale tu jest szum. Szybko poleć. Rzeźnia. Tyle. Jeżeli podoba, zostawcie ocenę. Fulla de cameo. Mnie się podobała gierka, naprawdę. Przyjemna gierka. Jeżeli się wam też podobała, tak jak mówię. No i tyle. Jutro prawdopodobnie film, także zapraszam jutro. Na razie.